Witam serdecznie wszystkich. Dziś znajduję się nad jeziorem Niedźwie. Dziś mam zamiar iść szlakiem zielonym. Jest to szlak imienia Bolesława Trójzińskiego, który wiedzie przez tutaj jezioro Niedźwie. Później idzie do Rekowa. Z Rekowa do Kołbacza. No i do przez Zbudza Bukowe do Szczecina, do Krąckowa. Tam przy wiadukcie autostrady Zbędu Bolesława Krzyżyckiego. No a przez bramę Trójzińskiego, Połówko, Połowo, Gminiec i tak dalej. Przez obrót dendrologiczny. No to zapraszam na szlak. Jak widzicie, nad jeziorem jest poprowadzona taka ścieżka. Dlaczego ona jest na takim pomoście? Bo tu są rozlewiska. Ogólnie mówiąc, ten teren jest cały podmokły. Więc żeby zrobić atrakcję turystyczną, zrobione takie pomosty wzdłuż tych trzęsawisk. Czy łęgów, czy jak to nazwać. Ogólnie mówiąc, taki zalany las, który jest przed... No, przy jeziorze Niedźwie. Jesteśmy teraz w Bielkowie i są tablice o historii Bielkowa. Tutaj jesteśmy przy kościele w Bielkowie. No dobrze nie widać, ale jest ogólnie mówiąc. No i tutaj są ciekawe takie tablice całej historii. Nie będę tego czytał, bo jest tego dużo. Ogólnie mówiąc, są tutaj zdjęcia. Proszę. No na przykład tutaj. Bandera konna na powitania ordynariusza Zygmunta Szelążka pod przewodnictwem przyszłego sołtysa. 56 rok. Tu lepiej widać ten kościół w Bielkowie. A tam w oddali widać Kołbacz i wieżę w Kołbaczu. To jest dolina Płoni. Ja teraz jestem pomiędzy Rekowem a Bielkowem. Stąd widać miejscowość Kołbacz. A tu widzimy widzimy Rekowo. Rekowo, które znajduje się w Dolinie Płoni. Tamte wzgórza z drugiej strony, to jest druga strona doliny. Tam w środku tej doliny płynie Płonia, rzeka, tak? Która płynie z jeziora Niedźwie. No, przez jezioro Niedźwie. Przez Kołbacz i pobliżu Rekowa. No, a Rekowo jest ciekawą wioską, ale zaraz tam dojdziemy, to pokażę. Jesteśmy w Rekowie. Ten plac, który tu widzimy, to kiedyś stał tu kościół. Dlaczego ciekawa jest ta zabudowa tutaj? Bo wokół kościoła była praktycznie cała wieś. I nadal jest, tylko kościoła nie ma. Zaraz pokażę. Na przykład mamy tu bardzo pięknie odnowiony dom. Proszę. I takich domów to jest pełno wokoło. I praktycznie wieś jest wokoło byłego kościoła. Jesteśmy teraz nad rzeką Płonią w Kołbaczu. I teraz jest niski poziom wody. A tą w oddali widać, jak wędkarze łowią ryby. Druga strona rzeki. A więc jesteśmy w Kołbaczu i tu jest baszta obronna i opis.
proszę. A tu mamy ją na żywo. Jest to pozostałość murów obronnych Kołbaczu. Opis. No, w czasach świetności kołbaskiego klasztoru. Dobrze zaopatrzone spichlerze magazyny i stajnie czy owczarnie wymagały skutecznej obrony, ochrony. Cystersi, których dziś zapewne można by nazwać architektami krajobrazu, wykorzystali nie tylko naturalne warole lokalizacji, główny nurt i rozlewiska płoni, ale otoczyli całe założenie murami obronnymi, których budowa przypadła na połowę XIV wieku. Jedynym zachowanym do dziś elementem jest ta średniowieczna, XIV-wieczna baszta obronna, sytuowana u wylotu pierwotnie w kierunku wschodnim. Pierwotnie wykorzystywana była do obrony jednej z dwóch bram, bramy Stargardzkiej. Podobnie jak większość pozostałych gotyckich obiektów Kołbacza, baszta zbudowana została z cegły, z wątku wendyjskim. Wewnątrz znajduje się cztery kondygnacyjne, dwie dolne nakryte sklepieniami kolebkowymi oraz dwie górne oddzielone drewnianymi stropami. Baszta jest nazywana więzienna, ponieważ później pełniła taką funkcję. A tu jeszcze mam... O, proszę. Teraz jesteśmy w budynku, który kiedyś był w zespole klasztorem w Kołbaczu. Tutaj mamy pozostałości ceramiki naczyniowej, różnych kształtek, detali architektonicznych. Tutaj są pozostałości witraży. Nie jest to muzeum, jest to biblioteka. Tak jak widzicie, to jest dom opata, czyli pozostałość klasztoru w Kołbaczu. No i tutaj mamy kościół i trochę jest zakryte akurat. To też jest pozostałość po klasztorze w Kołbaczu. Zresztą widać po ścianach. Bardzo proszę. Tu mamy opis. Że Bartłomiej Szobez rzekł się swej godności w 1535 roku i oddał klasztor w ręce Barnima, za co otrzymał majątek w pobliskim Kołowie, gdzie został ewangelickim proboszczem. Obecny dom opata to jedyna pozostałość tak zwanego małego klasztoru należącego do przełożonego zgromadzenia, bo zgodnie z cysterską regułą opat posiadał własne dobra odrębne od klasztornych. No. Tu mamy kościół. Po remoncie z tej strony odnowiony. I rozeta. Bardzo ładna zresztą. A teraz idziemy bezpośrednio w kierunku wzgórz Bukowych. Po drugiej stronie tam ulicy, na wprost, to już są wzgórza Bukowe i rezerwat Osetna. No to doszliśmy do Puszczy Bukowej. Mamy tu napis, jak widać. Szczeciński Park Herbazowy, Puszcza Bukowa. A to nie koniec, bo mamy też mapę. I to dość dokładną. Teraz pokażę wam. Proszę, znajdujemy się tutaj. Zaraz dojdziemy do rezerwatu Osetno. Idziemy drogą kołowską, szlakiem imienia Bolesława Czujdzińskiego. Będziemy szli przez Dobropole Gryfińskie, szlakiem zielonym dalej, ogród dendrologiczny Glinnej, później do góry, przez drewniany mostek, Karasi Staw. Kołowskie Parowy. Nie.
Tu skręcimy, pomyliłem się, przez starą drogę Kołowską, później do Kołowa. Proszę. Do serca głaz Puszczy Bukowej, do głazu Słupiec. I tu do... Oj, nie widzę. Do drogi Chłopskiej. Czy jakoś tak. No ja go nie wiem, trzecim. Nadal idziemy Puszczą Bukową. Muszę chwilę stanąć i odpocząć. Proszę, a tu doszliśmy, czy jesteśmy w rezerwacie przyrody Osetno. Są to też drogowskazy kamienne. Droga trawiasta. Bardzo proszę. Kołba 3,4 km, Osetno 3,3, Śmiernica 6, Stare Czarnowo 3,6, Dobropole 1,4, Kołowo 7. Fajne. A w ogóle to jest inicjatywa i jeśli to oni zrobili te głazy, to są dzięki organizacji Knie, matko, zapomniałem. Kniołazi? Sorki, uciekło mi. To jesteśmy teraz w Dobropolu Gryfińskim i mamy przed sobą kościół neogotycki, no trochę zaniedbany. A tu mamy widok na Glinną i okolice, a zbliżamy się do ogrodu dendrologicznego Glinnej. No to doszliśmy do ogrodu dendrologicznego w Glinnej. To jest schemat przestrzenny Aborteum i lokalizacja w prawie wszystkich okazów. No to nie będę ich wymieniał, zresztą nie wiem, czy będzie widać. Ogólnie mówiąc, ogród dendrologiczny Gliny jest 6-hektarowy. Jest jednym z najciekawszych w kraju ze względu na to, że służy do funkcji naukowych, edukacyjnych, estetycznych, wypoczynkowych. Ogród spełnia wszystkie te funkcje. Także ogólnie mówiąc, Aborteum Gliny jest położone na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bukowej w słonecznej kotlinie, otaczające go wzgórze Marnowe. Pokażę kawałek ogrodu. Proszę. Tak, już czytam. Jest na wzgórzach Marnowych. Są tu korzystne warunki. Wysokość tutaj jest od 57 do 68 metrów nad poziomem morza. Jest lekko pochyły ten teren. No i nie ma tutaj mrozu. Mróz jest słaby. Dlatego wiele drzew i krzewów wrażliwych na mróz mogą tu rosnąć. Tutaj szkółka powstała, w ogóle historia ogrodu sięga w 1823 roku, kiedy powstały tu prywatne szkółki drzew i krzewów, przejęte w 1870 roku przez Nadleśnictwo Państwowe w Śmierdnicy. Później w końcu XIX wieku nadleśniczy ze Śmierdnicy Karl Ludwig Gene to przejął. Pierwsza informacja o ogrodzie pochodzi z 1911 roku. W 1938 roku wskazuje obecność 51 egzotycznych drzew i krzewów. Niestety po wojnie do lat 70. ocalały tylko 23 gatunki z listy, na której było ponad 70 gatunków. W 70 roku Lasy Państwowe przejęły Aborteum. No taka jest historia ogólnie. Zaraz pójdziemy do środka.
Jak widać, drzewa się już czerwienią. Już są coraz bardziej czerwone. Jakby zmieniałem kolor na jesienny. Tu mamy głaz papieski. Tutaj mamy mamutowiec olbrzymi, niestety uschnięty. Trafił w niego chyba piorun, jeśli się nie mylę. A tutaj mamy jodłę olbrzymią, która jeszcze żyje. Tutaj mamy papierówkę chińską z Azji Wschodniej. Morwowate Moraceae. Cedrzewiec kalifornijski, odmiana kolumnowa. No jest tu dużo drzew. Skąd? No nie piszę. Nie pamiętam dokładnej nazwy, ale jest to grzyb, coś związane z brodą. Wiem, że jest jadalny, ale pod ścisłą ochroną. Dawno go nie widziałem. Super. I rośnie w arboreteum mglinnej. To jest Magnolia parasalowata. Nie wiem, jaki wygląda kwiat czy kwiaty. Także na razie jest późna jesień. Tu mamy sporą część ogrodu. Już nie będę wymieniał drzew, krzewu i tak dalej, bo nie wiem nawet. Chciałem tylko pokazać tak ogólny zarys. O, ogród jest piękny, położony na zboczu. Tu mam panoramę ze wzgórza widokowego. Na, no nie cały ogród, ale na część. Tu też jeszcze rzut z drugiej strony. Też jest taki stawek. Kiedyś tutaj był mostek, ale już go nie ma. Ten drzewo to metasekwoja. Tylko jaka? Czekaj, muszę czytać. Metasekwoja chińska. Ciekawostką jest, że drzewo to znane jest od 200 milionów lat. Jest to żywa skamienilina. Jest tutaj też opis. Pokażę. Żywa skamieniałość. Metasekwoja chińska. Drzewo szpilkowe dorastające do 45 metrów wysokości, które nie uległo przemianom na przestrzeni łup ekologicznych. Jego pokrewne formy znane były tylko ze skamielin. Dopiero w 1941 znaleziono to drzewo. Znalazł botanik Tekan, znalazł w niewielkiej wiosce południowo-wschodniej Sichuanie, Chiny. Dziwne drzewo. Teraz jesteśmy nad Krasim Stawem. Tak się nazywa, bo jest bez... No, powietrza tu nie ma za bardzo. Więc mogą wytrzymać tylko karasie. Jest już dość późno. Już jest godzina 20. Idę drogą kołowską. No już jestem prawie w Kołowie. W pobliżu wzgórza Lisica, tam gdzie jest maszt telekomunikacyjny. Zresztą później go pokażę. W każdym razie już prawie jestem w Kołowie. Jesteśmy w Kołowie. Na najwyższym punkcie tutaj, w takim pagórku, jest kościół. Kiedyś był tu też cmentarz, zresztą nawet jest kilka grobów pozostałych.
teraz jesteśmy na Lebinowie, na takim stawem oczkiem wodnym, ale to prawdopodobnie jest lodowcowe. Ale to ładnie to wygląda. Dwa łabędzie i wandali kościół. Jest dość ciemno, ale tu na wprost jest na wzgórzu Lisica jest maszt radiowo-telekomunikacyjny. Jeśli pamiętam, to ma chyba 600 metrów, ale mogę się mylić. To wieczorna panorama. Wandali światła. Jesteśmy na wysokości 130 metrów, jeśli się nie mylę. A więc, bo ja powiedziałem, że koniec, ale tak naprawdę to koniec jest tutaj. Nie wiem, czy widzicie. To jest szlak pierwszy imienia Czwójdzińskiego, Dęby Krzypustego, Klęskowo, Kępa Bukowa, Kołcisewa, 34 km. No ja z Kępy nie szedłem, tylko z Miedwia, ale to jest dosłownie ze 3 km od Kępy Bukowej.